Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kosakowo, Zatoka Puck. Dziś będziemy koszować gołąbki już na czwarty. Chodźcie, Pawełek, pokażę w gołębie. Na czwarty lot treningowy. Miejscowy gdzieś tam za Krokową. Weźmiemy, to jest Żarnowiec, to jest w granicach 30-35 km. Jutro tam pojadą, dzisiaj jeszcze będą, dostaną kąpiel, bo się gorąco parno robi, choć wczoraj mocno padało, po prostu tu zalało nas całą gminę Kosakowo, w ogóle spadło ponad 50 cm, 50 litrów wody na metr kwadratowy w przeciągu pół godziny, czyli to praktycznie wszystko płynęło i wszędzie były ogromne rzeki, tak samo jak tutaj u nas. Ale co do tego, dzisiaj koszujemy gołąbki na trzeci trening, teraz jeszcze zrobimy im kąpiel. Kąpiel robimy w nowej wersji soli Centrum Zdrowia. Coś dodano, coś ujęto, tak to powiem. Jest rewelacyjna, jest w większych opakowaniach będzie, w takich, nie w tych małych puszkach. W większych opakowaniach zapach jej jest po prostu oszałamiający. Jakbyście mogli powąchać przez telefon, to bym wam dał to powąchać, no ale niestety nie powąchacie. Ale no zapach jest bomba. Są tu dodane też olejki eteryczne, czyli jak go dodamy do wody, się zrobią na u góry plamki, ale to trzeba sobie zdać sprawę, że to są olejki eteryczne, nie oleje. Czyli one nie mają wpływu na upierzenie, że tam jakieś plamy będą na upierzeniu. To nie jest olej, to jest olejek eteryczny, czyli naturalne olejki. One są, się całkiem inaczej później rozkładają i są przydatne do, tak samo tutaj do inhalacji. Czyli dzisiaj jeszcze gołębie wykąpiemy. Mam nadzieję, że się będą chciały kąpać, bo one później będą kąpane zawsze przed upalnym lotem i jutro też ma być ciepło. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No olejek, ocet, ten, do tego dodamy troszeczkę octu jabłkowego lub orego wetu, ale przeważnie można w samym i polecam kąpać w samej soli, czyli nowa wersja już niedługo w sprzedaży. Dlatego nie było tej soli w starych wersjach, bo ją po prostu już nie produkowała firma. Te zapasy stare były wysprzedane, teraz będzie nowa. No jeżeli kogoś zachęciłem, polecam. Polecam kupić tą nową, też ich było kilka, tak jak tutaj jest nowa wersja jedynka. No, była do testowania dwójka, trójka, teraz się nie mówiło. Wchodzi ta wersja, ta z tym pięknym zapachem, z olejkami, czyli coś dodane, coś ujęte, o tak to powiem, ktoś sobie pośledzi skład soli, bo nie każda sól jest taka sama. To nie jest tak, że ktoś sobie pomyśli, że ktoś wziął sól i wrzucił do pojemnika i sprzedaje. To jest całkiem co innego. No ale mniejsza z tym. Znowu mamy jastrzębia. O, tam sobie leci. Ale to jest akurat duży. Ale od ostatnich dwóch dni jastrząb atakuje nam tu dosyć mocno. Dzisiaj dwa razy zaatakował w wolierę i wczoraj przy mnie zaatakował w wolierę, jak byłem w środku. No trochę będzie go, na pewno będą tu nękały, bo to już są młode chyba jastrzębie, że tak robią. Są strasznie głodne. Dziś dwa razy, nie Paweł? Tak. To było, to aż tak chód był taki, że po prostu tak uderzył w siatkę mocno. Dobra, czyli jutro startują na 35 km, później startują w wtorek na, prawdopodobnie zależy od pogody, na 50, na 70 i zaczynamy loty konkursowe, czyli za dwa tygodnie pierwszy konkurs, czyli tam też proszę się zmobilizować z tym wszystkim, co o tym prędzej wszystkim mówiłem, bo jeszcze jest bardzo, bardzo dużo niedociągnięć. Do usłyszenia, dobry lot.